Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. 42 i 43 tydzień pewno będzie zawarty w tym odcinku, bo końcóweczkę 42 tygodnia mieliście w poprzednim. Pompa ciepła Maxa. Po co ta seria? No właśnie, przypominam, że to jest pompa ciepła, która ma przy minus 20 przy COP mniej więcej 1,7-1,8 mieć 55 stopni zasilania. To będę testował. To jest coś niezwykłego, to nie jest standardowa rzecz, bo zazwyczaj nie tylko, że pompy mocno obniżają swoją moc pracy, to jeszcze na dodatek takie COP jest ciężkie do uzyskania przy minus 20 stopniach Celsjusza na zewnątrz. Tutaj na dole się niewiele zmieniło, tam rurki wychodzą, już są założone, ale się zmieniło tutaj, bo jednak musiałem wyciąć aż pod sam sufit ten karton gips, no bo nie dało rady tam przeciągnąć akurat, na moje nieszczęście tam są też kable elektryczne, tu w tym miejscu szły, więc musiałem je odsunąć, ale mimo wszystko przy przeciąganiu bardzo przeszkadzały, więc to był problem. Także tu, jak już widzicie, rureczki w otulinie takiej najzwyklejszej są, dlatego że tu by się grubsza otulina nie zmieściła, a tutaj będzie na zewnątrz ta kauczukowa, więc 35 mm ona będzie miała grubości, ta ma tylko 9, z tego co pamiętam, mm grubości, ale jak wiecie, ona będzie po prostu tu szła w suficie i wychodzi z drugiej strony pomieszczenia, jest tu puszczona na razie tu sufitem. Na razie jeszcze nie ucinałem tych rurek, ale oczywiście są jednak za długie. Zobaczcie, ona aż tu jeszcze zakręca, dotąd są otuliny. W każdym razie wyjdzie pewno z 14, może 15 metrów tej rurki, bo wszędzie będzie szło najkrótszą drogą. Tu muszę przełożyć za tą belkę konstrukcyjną, która trzyma tam mniej więcej, jak te kable są założone. Bo dlatego, że tutaj będzie dopiero zabudowa i że te rurki jak będą schodzić, żeby tej zabudowie nie przeszkadzały, żeby one wewnątrz tej ścianki, która tu będzie sobie mogła iść, będą iść w tej ściance. Po prostu co będzie łazienka, no nie wiem, nie mogę się wyjęzyczyć przez moment. Tutaj zawór, to już w zeszłym nagraniu pokazywałem, tu jest, będzie przyłącz tego odmulacza, no. Także jeszcze połączenie z tą starą częścią instalacji, znaczy starą, z tym budynkiem. No i tu pod któreś, a później już będą wykorzystywane wężownice, które wymyśliłem, że tam z tyłu będą odejścia do tych wężownic. Nawet na kolankach, bo to będą calowe kolanka, a wąż jest, ta rura PEX jest cieńsza. No, to tyle. Tu jeszcze gdzieś trzeba będzie postawić zbiornik wyrównawczy ciśnieniowy 50-litrowy zamówiłem, także już gdzieś tam na nagraniu przy piecu stał sobie przy kotle. Dzisiaj tu jest straszne wiatrzycho, więc nie będę was już zanudzał, czyli poszerzyłem do dołu jeszcze ten otwór, żeby tutaj łagodniejsze łuki były. Zaraz tutaj założę te łączniki do PEX-a, no i utnę na odpowiednią długość. Tutaj ten drugi przewód tak samo i myślę, że będzie dobrze. Nie będę wam już z tego zanudzał. Aha, bo otulina oczywiście przyszła. Taka fajna, gruba, 3,5 cm ona ma tego ocieplenia. No i później będę resztę, to wszystko będę matą oblepiał, żeby to było pięknie zaizolowane. Słuchajcie, przy tej okazji wam jeszcze pokażę taką ciekawostkę odnośnie kalibratora. Otóż jeżeli utniecie, właśnie to jest w sumie największy błąd, który jest robiony przy rurkach PEX i tak to zauważyłem, ludzie szczędzą ten kalibrator do 16, 20, 25, kosztuje chyba 6 zł, taki prosty jest, trójramienny. To akurat kupiłem do 32 oddzielny kalibrator i teraz wam pokażę. Nawet gdy tniecie oryginalnymi nożycami, może wam się niestety zdarzyć tak, że ten nóż utnie, tutnę teraz bardzo blisko rantu, więc dlatego jest trochę ciężej, ale chodzi o to, że specjalnie
nie staram się uciąć jak najrówniej, tylko ta płaszczyzna nie jest prostopadła do ścianki, tu chyba najlepiej to widać. I teraz, obojętnie jakbyście się starali tym uciąć, zawsze może wyjść krzywo. I to nie jest błąd czy wina tych ucinaczek. I po to właśnie jest kalibrator. Kalibrator to coś takiego, co umożliwi wetknąć pod kątem prostym do tej rury siebie. Przy okazji rozszerza ścianki, kalibruje je do odpowiedniego rozmiaru, żeby później złączka bez problemu weszła. I teraz zobaczcie, co się wydarzy. Tu z tej perspektywy widać na pewno, że to jest krzywe. I teraz chodzi o to, że sobie kręcimy tym kalibratorem. Są też oczywiście kalibratory na wkrętarki, ale chodzi o to, żebyście chociaż takie stosowali. I teraz tu, gdzie było krzywo, już zaczyna to ścinać. Przy tej dużej rurze już trochę siły trzeba włożyć, ale właśnie zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tu są takie trzy nożyki, które dookoła tą rurę ładnie obskrobują. I nie tylko, że ją wyrównują idealnie pod kątem prostym do ścianki, ale dodatkowo odpowiednio ścinają. Czyli nie dość, że teraz mamy kąt prosty z każdej perspektywy, jakbyśmy nie patrzyli, to dodatkowo odpowiednio tutaj pojawił się skos i odpowiednio w środku pojawił się skos. Dzięki właśnie tym nożykom, które się też zużywają, no ale słuchajcie, to już nie wiem, to akurat taki droższy kalibrator, bo metalowy, bo właśnie do tych dużych przekrojów lepiej takiej właśnie z taką rączką mocniejszą. I środek rury też jest kalibrowany, właśnie ten rancik, i wszystko wtedy działa i funkcjonuje prawidłowo. Obojętnie jak utniecie. Natomiast jeżeli wy, bardzo często, ja już nawet widziałem ludzi, którzy tną brzeszczotem, to nie jest niby problem, ale po przecięciu brzeszczotem są takie nieładne zadziory w środku i tak dalej. Bez kalibratora skręcicie to, tam wam uszczelka podejdzie. Może ja zaraz przyniosę i pokażę wam, o co chodzi. Teraz tutaj mamy nypel do Pexa 32. Widzicie, on teraz tu wchodzi idealnie. Pierścień zaciskowo uszczelniający też. I teraz tu macie dwie uszczelki. Jeżeli te uszczelki się podwiną, bo właśnie będzie tu jakikolwiek zadzior w środku, to nic z tym nie zrobicie. Ja tutaj nawet teraz pokażę wam, jak to składam na sucho, bez jakiegoś lubrykanta, czy zawsze warto zastosować. O, i teraz akurat tu z tej strony, zobaczcie, wylazła uszczelka. Jeżeli właśnie w ten sposób wam się dzieje, to trzeba powtórzyć kalibrację, ewentualnie właśnie jakiś lubrykant. O, po to, żeby ta uszczelka wyszła idealnie. Ona nie może nigdzie się zmarszczyć. Tu jest druga jeszcze uszczelka. W każdym razie ta pierwsza jest najważniejsza. Jeżeli ona się wam podwinie, ona zakłóci najprawdopodobniej jeszcze tą drugą uszczelkę, która już zazwyczaj wchodzi bezproblemowo, ale niestety my tego zbytnio nie widzimy, więc tą drugą uszczelką tak samo trzeba uważać. O, tutaj też nam się podwinęła w tej szczelince. I to jest w sumie podstawowy problem przy skręcanych tego typu nyplach do Pexa. Jeżeli teraz bym docisnął, mimo że widzę, że tutaj jest uszkodzona ta uszczelka, znaczy podwinięta, to jeżeli bym docisnął, no to już by szczelności tutaj nigdy nie było. I teraz musi to wejść bez oporów. Pierścień dosuwamy i to skręcamy z wyczuciem. Tą nakrętkę warto poprawić, jeżeli ta rurka się dogrzeje do maksymalnych temperatur. To jest PEX aluminium i PE w środku. I wtedy trzeba ją jeszcze spróbować raz dokręcić, czyli po nagrzaniu, kiedy ta rurka już osiągnie temperaturę pracy. I tak możemy składać. Ja bez problemu montuję 25 PEXy wszędzie. I jeszcze, jeżeli tutaj zwróciłem uwagę, nie podwinęła mi się ta uszczelka, to jeszcze nigdy takie połączenie nie ciekło, nawet gdy nie było zbyt mocno skręcone. Natomiast jeżeli właśnie nie wykalibrujecie tego, ta uszczelka wtedy ma jeszcze większą podatność do wręcz nawet pęknięcia. Jak pęknie ten o-ring, który tam jest,
to już nic nie zrobicie. No, bez kalibratora, powiem wam, że założenie takiej końcówki, no ja kiedyś robiłem, że jakimś okrągłym narzędziem po prostu to tak rozszerzałem w środku i tak dalej, to już zawsze nie jest to. Nie robi skosów, trzeba się bawić z tymi skosami. Kalibrator za kilkanaście złotych, sprawa z peksem skręcanymi złączkami załatwiona, bo przy zaciskanych jest dużo prościej. Chociaż też tam uszczelki i nie mogą się podwinąć. Słuchajcie, dostałem jeszcze taką fajną sugestię od samej Maksy, żeby tutaj, jak od dołu mi brakuje miejsca, to żebym sobie założył kolano, które nie powinno spowolnić aż tak przepływu, czyli pierwsze co do bojlera, kolano w górę. Wtedy dokładnie o tyle będę mógł obrócić tutaj ten kruciec, przyłącz, nie wiem jak to się fachowo nazywa, w ten sposób. I wtedy o tyle mi się aż podniesie ten odmulacz, filtr, czy tam jak tam zwał. On tutaj ma jeszcze magnesy, neomagnesy, magnesy neodymowe, neomagnesy. O. I tu będzie się ten całe opiłki przylepiały. Ma i odpowietrznik, widzę. No dobra, w każdym razie, czyli chyba go zamontuję w ten sposób. Dzięki temu ta rura będzie szła od razu w górę i nie będzie też dodatkowo właśnie żadnych tutaj problemów, jeżeli chodzi o ewentualne spuszczanie później tego syfu, który tutaj się nagromadzi, nie? Także tyle. Przystępuję do działań. Dziś być może mi się uda te rurki już położyć jak należy i podłączyć. I będzie czas już na napełnianie bojlera i za chwilę uruchomienie praktycznie już będzie można zrobić. Czyli tutaj ten zawór, który jest ze śrubunkiem, to kolano nie tu, bo to będzie bez sensu, za daleko dźwignia będzie. Wkręcę od razu tu i tu w górę będzie. Przepływów tutaj teoretycznie ten jednocalowe kolanko nie powinno zdławić, ale zawsze to jest taki, nie wiem dlaczego nie robią takich kolanek łagodniejszych, robią je z te stalowe, które są, to są tak robione właśnie łagodniej, takie zazwyczaj są tak jakoś pod ostrym kątem, no ale mosiądź jest wszędzie, no to staram się mosiądź zastosować. I praktycznie ten odmulacz będzie na wysokości wyższej niż dolne wyjście z zasobnika, z pufora. Ja już nie wiem, jak te ujęcia wam pokazywać, o co jest tak mało miejsca. Ale mniej więcej, o, pomysł jest docelowy taki. Tu oczywiście uszczelka jeszcze musi przyjść, ja wam to pokazuję tylko jedną ręką. Także tu uszczelka, tu do góry i będzie mógł sobie iść tam dowolnie. No to jeszcze doszedł zbiornik wyrównawczy z zaworem bezpieczeństwa i z odpowietrznikiem. Pamiętajcie, że to nie może mieć żadnego zaworu względem bufora. Czyli gdzieś tam podłączę pod jedno z przyłączy i to po prostu, nawet nie wiem, czy nie zrobię tutaj w ten sposób, że będzie sobie stały, tylko będzie tutaj taki krótki wąż, bo nie może tu być żadnego zaworu do tego zabezpieczenia. Nie może być zaworu. Nie powinno być zaworu. Albo taki zaworek ewentualnie bez rączki wtedy, żeby w razie coś był, ale żeby ktoś przez przypadek nie zakręcił, no bo zbiornik wyrównawczy do 500 litrów już musi trochę być. Ta woda się będzie mocno rozszerzać, w zależności jeszcze do jakich temperatur będę grzał. A tutaj na górę zbiornika wkręcę redukcję na pół cala i odpowietrznik automatyczny z zaworem po to, żeby co jakiś czas odkręcić ten automatyczny odpowietrznik i go po prostu w środku przeczyścić, bo on ma tam taki w środku pływak, który często się właśnie zawiesza przez brud, który się po prostu w środku znajdzie, kamień. Tych zanieczyszczeń jest sporo takich osadowych i później utrudniają pracę takiemu odpowietrznikowi. To wystarczy co jakiś czas to odkręcić. Bez zaworu automatycznego, tego odcinającego przy odkręcaniu, po prostu by się nam lała woda. I teraz taka ciekawostka, zostawiać sobie zawsze te, w cudzysłowie mówiąc, śmieci.
Tu mam taki kawałek styropianu, który podkładałem sobie pod kolana. Złożyłem, skleiłem już kiedyś dwie sztuki. To jest 8 cm styropianu, takiego bardzo twardego. I właśnie wykorzystam, żeby pod spód, pod zbiornik to podstawić. Bo dokładnie takiej grubości będzie tutaj podłoga. Ładnie to obetnę dookoła i wtedy nawet jeżeli w przyszłości tu przyjdzie ta końcowa warstwa, to nie będzie żadnego problemu z czymkolwiek, żeby go wystawić, przestawić, przerobić, no, jakby coś było. Także nieraz warto, widzicie, odpady zostawiać, które niby zostały. No to zbiornik wkulnięty na ten styropian. Styropian ma rozmiary metr na metr, to widzicie, jeszcze tu zostaje kawałek i 80 mm ma grubość, 8 cm znaczy się grubości. Widzicie, jest twardy, mało uszkodzeń. Poskrobałem, mimo że właśnie, no musiałem twoje, moje, jak to się mówi, wciągać tutaj to. Tak raczej on będzie docelowo tu stał. Być może troszkę bardziej obrócony, także mogę już teraz tą czerwoną, niebieską rurę ciąć już na wymiar.